Witamy Was drugiego dnia w Rucianym Nidzie. Wczoraj odwiedziliśmy rezerwat dzikich zwierząt w Kadzidłowie oraz poznaliśmy wielkiego wodza Galindów. Dzisiaj, skoro jesteśmy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, to nie sposób nie popłynąć w rejs Jeziorem Nickim. A czym jest szlak Wielkich Jezior Mazurskich? A tego już dowiecie się od kapitana. Do zobaczenia. Panie kapitanie. Dzień dobry panu. Witamy serdecznie. Ja witam serdecznie. Gdzie dzisiaj płyniemy? Na Jezioro Nickie. Przepiękne Jezioro Nickie. W takim razie już nie mogę się doczekać. Teraz rozumiem, że możemy zapraszam, wejść. Zapraszam. Super. Wiktor, patrz. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na pokładzie statku żeglugi mazurskiej Kormoran. I zapraszam państwa na godzinny rejs po Jeziorze Nickim. Gdzie właściwie jest szlak Wielkich Jezior Mazurskich? Właśnie tutaj od Jeziora Nickiego aż na północ do Węgorzewa. To jest ponad 80 km samej drogi wodnej po szlaku żeglugowym. Już nie mówiąc, opływając te wszystkie jeziorka poczne. No, naprawdę trzeba co najmniej z tydzień poświęcić, żeby to zaliczyć. Same Śniarty, więc około 100 km, żeby tak dokładnie brzegi opłynąć. Wielu ludzi przyjeżdża pierwszy raz na Mazury i mówi, jak tu cudnie. Ja wie, to państwo widzicie tylko wyrywek tego, co tu widzicie. Są tak piękne, nie od strony drogi, jak jedziemy samochodem, zatrzymamy się, wyjdziemy na jakiś pomost, na jakiś port, popatrzymy, ładne. To trzeba się przepłynąć. A jakby przyjechała do pana grupa starych znajomych, którzy nawet nie są z Polski, by powiedzieli, że mają tylko jeden dzień, które miejsce by pani pokazał w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności to tu właśnie Nickie, Jezioro Bełgany i Śniarki. Czyli zdecydowanie region początku szlaku. Tak, przede wszystkim największe jezioro w Polsce, najpiękniejsze jako Nickie. No i oczywiście Bełgany też są piękne. A w Giżycku poleciłbym Łabędzi Szlak. To są piękne wyspy na jeziorze Kisajno, zaraz za Giżyckiem, za kanałem. Jest Zatoka Tracz i później zaczyna się jezioro Kisajno. I naprawdę przepiękne wyspy. Jeśli chodzi o dłuższy rejs, to właśnie Ruciane Mikołajki i powrót do Rucianego. Taki ten rejs całodzienny praktycznie, 6-godzinny z przerwą w Mikołajkach. I tak, atrakcje to czyli tak, Buzianka Wielka, Buzianka Mała, oczywiście śluza, stara zabytkowa śluza, 2 metry w dół, przepiękne jezioro Bełdany, później panorama jeziora Śniarku. No i oczywiście Mikołajki, piękne jezioro, nazywane polską Wenecją. Albo polski Saint-Tropez słyszałem teraz. Też. A wspominał kapitan o tym, że jezioro, po którym płyniemy, jest w pewnym momencie objęte strefą ciszy. Co to oznacza? By była ta cisza, spokój dla ptactwa przede wszystkim, dla tej całej przyrody otaczającej, bo nie tylko woda, niech pan zobaczy, jest las. Tu mają gniazda różne gatunki ptaków. Czyli to jest miejsce w sumie, gdzie jest najwięcej ptactwa, tak? Jeśli chodzi o szlak. Tak, kormorany, czapla siwa. W zeszłym roku o tej porze już widziałem czaple białe. Jest to unikatowe tutaj w tym rejonie, ale trafiają się. Bardzo piękny ptak, bielusieńki jak śnieg. A jak jesteśmy przy kolorze, a tu w nazwie ma kolor bardziej, bielik? Bielik, no właśnie w nazwie. Są i gniazda tutaj bielika. Ale tu, w tym rejonie, to kania ruda. Właśnie, czyli co robić, jeśli przychodzi taka burza, szkwał, to co robić? Jeżeli widzimy granatową chmurę zbliżającą się i gdzieś tam kilka kilometrów dalej białą ścianę, nic nie widać, horyzontu nie widzimy, co się w naszą stronę takiego zbliża, no to kochanie, zwalamy żagle. Załoga na pokład i kamizelki. Nawet jak jest wywrotka, nie puszczamy się jak, tu trzymamy się. Trzymamy się do końca, czekając na pomoc. A teraz jest pięknie pokazane, jak Mazury mogą być dla każdego. Po lewej stronie mamy wędkarza w malutkiej łodzi. My płyniemy dużym
dużym statkiem, obok piękna żaglówka, tutaj mniejsze, takie kilkuosobowe, czyli miejsce dla każdego. Oczywiście, no staramy się nie przeszkadzać. Kłusów nic nie ma. Ja im zaraz po premii polecę. Panie kapitanie, to bardzo dziękuję w takim razie. Serdecznie dziękuję za przemiły rejs, za miłe towarzystwo i zapraszam. Cała Przemyśl po naszej stronie. Rozumiem, że teraz z Wiktorem możemy powiedzieć, że jesteśmy wilkami jeziornymi? Jeziornymi, tam morskimi nie, ale jeziornymi, tak. Super. Po prostu. To bardzo dziękujemy raz jeszcze. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Kapitan sprawił, że statek Kormoran wręcz unosił się nad Jeziorem Nickim. Opowieści tak doświadczonego wilka morskiego, przepraszam, jeziornego, można słuchać wręcz bez końca. Tym bardziej, jeśli dotyczą tak wspaniałego miejsca jak Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Niestety również ta podróż dobiega końca. Pamiętaj proszę o zasubskrybowaniu mojego kanału, a już w kolejnym odcinku zobaczysz domy na jeziorze. Do zobaczenia!